ramach wakacji ze sportem, z boksem. Tutaj zapewniliśmy naszym zawodnikom szereg atrakcji. Dzisiaj na treningu gościmy naszego wychowanka Mateusza Masternaka. Młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w treningu przeprowadzonym przez Mateusza. To jest doskonała promocja boksu oraz zawodnicy będą mogli porównać poziom i metody trenowania boksu zawodowego z boksem amatorskim. W tym momencie przygotowujemy się do Ogólnopolskiego Weekendu Młodzieży. Nie zwalniamy tempa przez 2 miesiące. Ostro pracujemy, w sierpniu wejdziemy w obozy. W tym momencie mamy zawodnika Sebastiana Gieradę na kadrze Polski. W poniedziałek jadą do Serbii na międzynarodowy turniej. Sebastian jest dobrze przygotowany, czekamy na nowe informacje. Sebastian się przygotowuje do mistrzostw Europy, które odbędą się na jesieni. Mamy Olimpiadę Młodzieży 11 lipca. Tutaj też Albert Orzeł jest realnym kandydatem do medalu. Cóż to dużo powiedzieć. Mówię, przez 2 miesiące będziemy trenować. Ciężko przygotowywać się do drugiej części sezonu. Tylko pamiętajmy, trzymamy się mocno partnera, a każdy ma swoją prawą stronę i swoją lewą, swój bok lewy bądź prawy. Więc nie interesuje nas, co robi pas. Więc co? Skłon do przodu, do tyłu, finiszujemy. Każdy pilnuje swoje. Skręt w lewo, skręt w prawo, skręt w lewo, skręt w prawo, skłon do lewej strony, do prawej. Cieszymy się, że Mateusz swoją przygodę z boksem zaczynał w Ostrowcu, pierwsze kroki. Później, jak wszyscy wiemy, wyjechał do Wrocławia. W tym momencie jego kariera znowu nabiera dynamiki. Tutaj wszyscy kibicujemy i wierzymy, że będziesz mistrzem świata i tego ci życzymy. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj tak zawsze mile witany. Jakby tutaj, tutejszy klub dla mnie klubem jest szczególnym, bo jakby w tym klubie miałem pierwszy kontakt z boksem. Są moje rodzinne strony i jak wiadomo zawsze najchętniej wraca się do korzeni, więc jak tylko mam możliwość, to będę starał się ten klub tutaj odwiedzać jak najczęściej. Nie jestem jeszcze trenerem, może niektóre rzeczy ciężko mi jest przekazać zawodnikom, bo nie mam takiego doświadczenia, ale jakby na wielu ringach boksowałem, w wielu klubach trenowałem, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech i wydaje mi się, że moje doświadczenie pomaga mi, a jak może pomóc jeszcze komuś, to jest dla mnie miłe i cieszę się, że komuś mogę to przekazać. Łukasz wysłał mi wiadomość na Facebooka kiedyś wcześniej z innym tematem, bodajże 85-lecie, ale że ja na tym Facebooku częściej mnie nie ma niż jestem i moja żona
penetrowała wiadomości i mówi: Boże, jaki ty jesteś, mówi, amator, pisze do ciebie chłopak z klubu, a ty, mówi, nawet mu nie odpowiadasz. Ja mówię, nie widziałem, mówi, kto to jest. No i żona mówi, to szybko napisz do Łukasza, ja akurat jechaliśmy tu, to tak się wszystko fajnie złożyło, że udało się zorganizować spotkanie. Będę na pewno chciał częściej tutaj odwiedzać i klub, i rodzinę. No teraz mam taki napięty okres, bo mam dwójkę małych dzieci. Łącznie nawet nie mają jeszcze 5 lat, więc to zabiera mi mnóstwo czasu, więc jakby też rzadziej odwiedzam te strony, ale jak tylko mam przyjemność to i możliwość, będę miał tutaj poprowadzić zajęcia, to zawsze z chęcią tutaj przyjdę. Twoja walka rozwijała się z Robinem Echem. Twoja mina przy tym, jak speaker ogłaszał, że Robin jest niejednogłośny, to była taka konkretna. Natomiast kiedyś ogłosił Robin, to powiedz mi, czy to miało to coś jeszcze wspólnego ze sportem? Bo satysfakcją dla ciebie było to, może, tak się domyślam, że i tak w tej walce Robin poszedłbyś w górę. Generalnie wiadomo, że boks zawodowy w dużym stopniu jest biznesem. Dla wielu promotorów, ludzi związanym z tym, gdzie tutaj chcą zarobić, to jest tylko i wyłącznie biznes. Ja jako zawodnik w boksie widzę dalej sport i, no i to, że awansowałem w rankingu, w żaden sposób mnie nie pociesza, bo jednak w rekordzie mam przegraną. Jak przegrywałem z zawodnikami, którzy byli ode mnie lepsi, bądź po prostu nie strzeliłem się z formą, nie miałem do nikogo pretensji, tylko i wyłącznie do siebie. Tutaj, jeśli walkę wygrałem w sposób jednoznaczny, ktoś to zwycięstwo mi odebrał, to w ringu po werdykcie powiem chyba tak, że ja się w ogóle nie czułem, bo tego uczucia kompletnie nie mogę w żaden sposób określić. Jest to coś, czego w sporcie powinno być jak najmniej. A niestety takie rzeczy się zdarzają i po prostu zostałem w sposób bezczelnie obrabowany. Kiedy 4 lata temu walczyłeś w Ostrowcu, już było głośno o walce z Podarczykiem, na telewizji poprzez prowadzący się mówił, że nie umówię tematu i ten z tematu walka i każdy klient się podoba. Teraz coraz głośniej jest w tej walce, jak sądzisz, czy do niej dojdzie? Bardzo bym chciał, by do tego pojedynku doszło z dwóch powodów. Pierwszy to, że Włodarczyk jest obecnie, aktualnie uważany za najlepszego zawodnika w moim przedziale wagowym. Ja myślę trochę inaczej. Drugi powód jest taki, że bardzo tej walki domagają się kibice. I ten pojedynek moim zdaniem wywołałby na pewno dużo więcej emocji i dużo większe zainteresowanie niż pojedynek na przykład Tomka z Przemkiem Soletą. Więc bardzo bym chciał, by taki pojedynek się odbył, ale wolałbym, żeby ten pojedynek odbył się na gali, w której ten pojedynek będzie główną walką wieczoru, bo jednak jak będzie promocja takiego pojedynku, to wolałbym pracować na siebie, a nie na kogoś. Rozmowy teraz ruszyły trochę z miejsca. Byłem na spotkaniu z panem Marianem Kmitą, dyrektorem sportowym telewizji Polsat. No ale jakby to była taka luźna rozmowa, wstępna. No najważniejsze, że o tym zaczęło się mówić, ale jakby do organizacji tego pojedynku to jeszcze jest długa droga, ale najważniejsze, że są chęci, to myślę, że na tej edycji Polsat Boxing Night ten pojedynek się nie odbędzie. Za dużo jest rzeczy na nie, ale myślę, że na kolejnej to już jest bardziej prawdopodobne. A jak już właśnie porównał tą dzisiejszą stronę, skoro ty miałeś do czynienia 3 lat temu,
no to nie można, nie można tego porównywać. Ja jakby akurat to był taki okres, gdzie nie było takiej dużej grupy i na pewno wtedy było dużo ciężej niż teraz. Teraz są doskonałe warunki. Jest trzech szkoleniowców, tak? Czterech, więc to jest zupełnie inaczej. Ja wtedy był tutaj pan trener i jeszcze był drugi. Tak, starszy pan Niezgoda, tak. Więc pan Mirosław Nowocin trenował, Sadza, tak? Tak. Ile? Trzech było nas i jeszcze. Więc teraz jest to bardzo pocieszające, bo klub się rozwija. Są teraz medaliści tak naprawdę z każdej grupy wiekowej, czy to seniorzy, czy juniorzy, czy kadeci, więc program, który trenerzy mają, widać, że jest skuteczny i oby więcej talentów na sali i krzał będzie mocne. Kontrakt z grupą niemiecką lada dzień będzie się kończył, zobaczymy, jaką drogę dla siebie wybiorę. Jeśli wybiorę drogę polską, to na pewno tutaj jeszcze na ringu ostrowieckim się pojawię.